W rozważaniu męki i śmierci Chrystusa. Wielkopiątkowa liturgia rozpoczyna się bez znaku krzyża i kończy się bez błogosławieństwa. W ten sposób podkreśla się, że kolejne trzy celebracje: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna stanowią jedną całość. To jest jedna celebracja świętego Tridum paschalnego, w której uczestniczymy nie tylko w świątyni, lecz w każdej chwili tych szczególnych dni. Chociaż dzisiaj rozważamy mękę i śmierć naszego Pana, nie jest to jednak celebracja żałobna, lecz pełne dostojeństwa rozważanie tajemnic naszego odkupienia. Dziś, nie sprawuje się ofiary eucharystycznej, a kulminacyjnym momentem jest wysłuchanie opisu męki pańskiej i adoracja krzyża. W pierwszej części usłyszymy opis męki pańskiej według świętego Jana, w którym ewangelista pokazuje, że barankiem paschalnym, barankiem na przebłaganie za grzechy świata, jest Jezus Chrystus. Po niej nastąpi uroczysta i wymowna modlitwa powszechna. W drugiej części celebracji kapłan odsłoni krzyż, znak naszego zbawienia. Wtedy też będziemy mogli go adorować poprzez ucałowanie. Na koniec liturgii męki pańskiej najświętszy sakrament zostanie przeniesiony do grobu, gdzie będziemy mogli przebywać z nim aż do Wigilii Paschalnej.